Witajcie. Miejsce nagrywania tego filmu nie jest przypadkowe i jest nieprzypadkowe nie bez przyczyny. Jak widzicie, jestem w wanie, czy tam w busie, bo w Polsce bardziej w busie, tutaj się mówi bardziej wanie, ja to zaadoptowałem, tą nazwę jakoś tak, nie wiem, no nieważne. Ten van, jak się okazuje, stał się, mówiąc metaforycznie, vanem niezgody. Oczywiście to troszeczkę taka moja nadinterpretacja pewnych wydarzeń, pewnych różnych okoliczności, które się na to złożyły. A też z racji tego, że będę za chwilę podciągał hamulec ręczny, tutaj zresztą moje ubranie też o tym świadczy, bo jestem w brudnej bluzie. Będę tutaj zaraz troszeczkę robił rzeczy, w tym właśnie wanie czy tam busie. No to też przed zrobieniem tego sobie postanowiłem tu nagrać. Odnieść się znowu do argumentu, który nie do końca jest przez wszystkich zrozumiany tak jak należy. A też poniekąd wybrałem taką drogę, a nie inną, komunikacji po pierwsze z tymi, co nie rozumieją do końca argumentu, po drugie z tymi, co może nie słuchali w ostatnich dwóch, czy to w live, czy to w filmie, w ostatnich dwóch materiałach tego, o czym mówiłem, albo nie chcieli tego słuchać, że nie byli tam akurat, nie było ich przy tym, nie wiem. Po trzecie, będzie to odniesienie się do komentarza Tomka Level Worda, który postanowił obrać taką drogę komunikacji ze mną, jaką było napisanie komentarza publicznego pod wczorajszym live'em, w którym de facto Tomek brał udział. Więc Tomku, jeżeli obrałeś taką drogę, no to ja obiorę taką drogę, że po prostu też odniosę się do twojego komentarza właśnie w postaci tego filmu. Jeżeli preferujesz taką korespondencję ze mną, no to nie ma problemu. Można było napisać prywatnego maila. Ale widocznie wybierasz w ten sposób, żeby odnieść się właśnie do twoich, odnieść się do tego, co się odniosłeś w tym komentarzu, więc ja też wybiorę drogę inną niż wybrałbym normalnie, czyli gdzieś tam w postaci jakiejś może prywatnej korespondencji, czy tam jakiejś rozmowy. Więc zróbmy po prostu w ten sposób, że ja się odniosę teraz do twojego komentarza, nie tylko do twojego. Dzisiaj rano w ogóle poczytałem parę komentarzy pod wczorajszym streamem. Nie miałem czasu na to wcześniej, między innymi właśnie twój komentarz tutaj znalazłem. No i też inne, tam jakieś obraźliwe, to takie coś, to gdzieś tam obawiam się, że będę musiał usunąć, bo to raczej też nie chciałbym, żeby takie coś tam wisiało. No więc tak. Nie wiem, czy to będzie widać, zaraz sprawdzę. Jednak ta kamera ma to do siebie, że jest słabe światło, tak jak tutaj. W tym nietypowym miejscu to może nie być nic widać, ale myślę, że widać w miarę. To tak, Tomku, ja się tu odniosę do tego, co napisałeś. Nie będę się odnosił, może, bo ten komentarz jest długi, do tej końcówki, w której wyraziłeś swoją opinię. Jak to mówią, z opiniami się nie dyskutuje. To może do tej opinii nie będę się odnosił. Zainteresowani sobie będą mogli przeczytać. Komentarz jest dostępny pod wczorajszym streamem. Tak jeszcze zanim zacznę, słuchajcie, ktoś ma problem z tym, że po co to robi, w ogóle jest to niepotrzebne, a ja uważam, że jest potrzebne, a ja uważam, że jest potrzebna zdrowa wymiana argumentów, a nie tkwienie w jakiejś tam swojej bańce
i strach przed tym, aby konfrontować swoje przemyślenia, argumenty, nie wiem, może zróbmy krok do przodu i po prostu jak się z czymś nie zgadzamy, to mówmy o tym, że się nie zgadzamy. Zrobił to Tomek, nie zgadza się ze mną, ja nie zgadzam się z nim na przykład tutaj. No i może taka forma teraz będzie akurat w tym materiale, może nie wiem, następnych też. Może taka forma jest zdrowa, jest potrzebna, niż wieczne przytakiwanie sobie. Może tak trzeba. Nie? Mnie interesuje prawda, mnie interesuje to, jak działa ten świat, a nie do końca jak to sobie, co o nim tam myśli, nie? Ja po prostu chcę zrozumieć, jak to wszystko działa, i wyrażam swoje poglądy, które opierają się o to, co do tej pory zrozumiałem, dlaczego tak jest. Stąd też po prostu nagrywam takie filmy, a nie inne. Jeżeli ktoś nie jest tym zainteresowany, zmęczony, albo ktoś oczekuje czegoś innego, no to musi zmienić kanał, albo nie wiem, może zaproponować jakiś własny content na swoim kanale, zamiast biadolić, jak to Daniel tutaj niepotrzebnie coś nagrywa i tak dalej. Nie? Wszystko ma jakiś swój sens, wszystko ma jakiś swój cel, nie? Dobra, to zacznijmy od tego, co tutaj Tomku napisałeś. Zrobiłeś ostatnio o tym live. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Masz swoje zdanie i fajnie mówisz, że chcesz poznać, jak działa ten świat. To jeszcze lepiej. Przyszedłem na live, bo taki był twój zamysł, żeby ktoś, kto się z tobą w tej kwestii nie zgadza, przedstawił swoje argumenty. Ja to zrobiłem na szybko, bez konkretnego przygotowania i w drodze do pracy, więc moja uwaga była podzielona i może faktycznie trochę chaotycznie to wyszło. Mniejsza z tym. Chciałem się odnieść... No właśnie, nie mniejsza z tym. Jeżeli wiesz, Tomku, że taki live się odbywa, wiesz, że masz inne argumenty, wiesz, że nie jesteś przygotowany, bo jedziesz do pracy, to po co sobie zawracać głowę próbą dyskusji, nie? Jeżeli mamy odmienne zdanie. Więc uważam, że to nie jest właśnie mniejsza z tym. Skupiłeś się bardzo mocno na czacie. Co chwilę przeskakiwaliśmy z tematu na temat i może to jest właśnie skutkiem tego, jest nie do końca zrozumienie w kwestii tej gęstości i tej siły, o której zaraz troszeczkę więcej będę mówił, a który to temat będzie już wałkowany po raz enty na tym kanale, szczególnie w ostatnim czasie. Chciałbym się odnieść do twoich słów z 256, 257. Nie będę teraz tego odtwarzał, ale będę czytał. Mówisz o pokrywaniu się przemyśleń z rzeczywistością. Dokładnie. No to przyjrzyjmy się twojemu argumentowi. Mojemu argumentowi. Co musiałoby się dziać, żeby w twoim przykładzie coś mogło spadać na ziemię z przyspieszeniem około 9,81 metra na sekundę? Pomyśl, Daniel, czy poruszanie się windy w górę ze stałą prędkością 9,81 metra na sekundę da ci efekt przyspieszenia 9,81 metra na sekundę do kwadratu? Nie da mi tego. Po pierwsze, właśnie, tu się pojawia problem, kiedy ktoś, czyli ja, nazywając swoje przemyślenia eksperymentem myślowym, zostaje zinterpretowany, tak jak tutaj w przypadku Tomka, że to jest mój argument, że tak się dzieje, nie? Czyli wyraźnie zaznaczyłem, że to jest moja próba mojego wyjaśnienia, co by mogło być, gdyby nie grawitacja podawana przez mainstreamową naukę, jako przyciąganie się mas, czy tam zakrzywianie się koncepcyjnej czasoprzestrzeni, to co innego mogłoby powodować spadanie przedmiotów na Ziemię? Próbowałem to tłumaczyć właśnie w ten sposób, wytłumaczyć to przede wszystkim sobie w jakiś alternatywny sposób. Dlatego użyłem przykładu. Gdyby Ziemia poruszała się ze stałą prędkością, bądź by przyspieszała w układzie odniesienia, w którym się znajdujemy, tak, w stosunku do nas, to by była góra. No. Góra-dół jest pojęciem względnym oczywiście, bo musi być w odniesieniu do czegoś. To nie jest argument, to jest tylko eksperyment myślowy. Jeżeli zostało to odebrane jako, nie wiem, moje twierdzenie, to jest to błędnie zinterpretowane. I teraz tak, tak, zgadzam się. Gdyby stała prędkość 9,81 nie dałaby efektu spadania, to co wtedy z przykładem, co wtedy z przyspieszeniem 9,81? Wtedy stale byśmy przyspieszali i prawdopodobnie osiągnęlibyśmy takie prędkości, żeby to nie miało sensu. Zgadzam się z tym. Aczkolwiek
udowodniłem, że jest potrzebna siła, aby móc, móc na przykład tworzyć gradient gęstości, czego ty, Tomku, kompletnie nie zrozumiałeś. Ale zaraz do tego przejdziemy, bo o tym będziesz pisał. Więc jeżeli chodzi o ten mój, jak ty to nazywałeś, argument, jest to kwestia otwarta dla mnie, czy oby na pewno Ziemia nie mogłaby się poruszać w górę, nie? No tak to nazwijmy, umownie w górę. Jeżeli ktoś uważa, że jest to totalna bzdura, no to tylko przypominam, że Einstein wyszedł z tym bardzo dawno temu też z takim twierdzeniem, że gdyby, że nie odróżnilibyśmy przyspieszającej, właśnie z tym przyspieszeniem też jest taka kwestia, że okazuje się, że to przyspieszenie według einsteinowskiej teorii względności mogłoby mieć miejsce i wcale by to nasze hipotetyczne pomieszczenie, które się unosi, wcale nie musiałoby osiągnąć prędkości światła, nie? Ale to jest tylko takie spekulowanie, bardzo hipotetyczne rozmyślanie sobie, co by było gdyby. Ja podążam tą drogą, ponieważ dla mnie ma sens to, że żeby w ogóle miało miejsce to, co ma miejsce na Ziemi tutaj, czyli obiekty spadają i tak dalej, jest potrzebny jakiś czynnik, możemy to nazywać siłą, możemy to nazywać, nie wiem, magią, czegokolwiek, no ale jest tu potrzebny ruch czegoś, nie? Jest tu potrzebna jakaś interakcja, a tej interakcji nie możemy osiągnąć inaczej niż poprzez działanie jakąś siłą, tak? Mam tu na myśli oczywiście sytuację, w której jeżeli nie działamy żadną siłą, pomijmy teraz to, czy coś działa na to od dołu, przyciąganie, czy jakieś dociskanie, nie wiem, kto tam sobie co wyobraża. Załóżmy, że ten telefon teraz znajduje się w przestrzeni, w której nie działają żadne siły, no to żeby coś w ogóle miało miejsce, muszę zadziałać jakąś siłą i to w tym przypadku muszę to pchnąć, tak? Muszę wywołać jakiś nacisk. Gdyby ten telefon znajdował się w jakimś pojemniku, no to też musiałbym użyć jakiejś siły, żeby zadziałać na ten pojemnik, wtedy z tym telefonem by się coś zaczęło dziać. Co miało też przykład tutaj w wannie, kiedy zadziałałem właśnie, wann przyspieszył i wtedy te baloniki, tak jak widzieliście na wczorajszym streamie, kto nie oglądał, to niech sobie obejrzy, te baloniki zaczęły się przemieszczać i to nieprzypadkowo, ponieważ ich gęstość decydowała o tym, w którą stronę będą się przemieszczać. I to jest fakt, to jest fakt. Ale dobra, dlatego dla mnie, jeszcze raz przypomnę, ja nie twierdzę, że to, co tutaj jest napisane, to, co Tomku napisałeś, jest moim argumentem, faktem, że będę się przy tym upierał, ale są duże przesłanki, że może się tu odbywać coś takiego, nie? Dla mnie, ja to tak widzę. Możesz nadal upierać się przy swoim argumencie. Po pierwsze, to się nie upieram, po drugie, to nie jest argument, tylko eksperyment myślowy. Tyle, że ten problem powinien być jakoś rozwiązany. No, rozwiążemy ten. No. Tak samo nie mam rozwiązania na to, jak ty nie masz rozwiązania. Mówisz, i tutaj jest najważniejsze, mówisz, że to jakaś siła musi układać kolumnę gęstości. Dokładnie. A w rozmowie ze mną, w przytoczonym przeze mnie przykładzie, zgadzasz się, że w zbiorniku powstają trzy wyraźnie oddzielone warstwy różnych substancji bez potrzeby zaangażowania w to siły. To jest totalna nieprawda. To jest bzdura. To jest totalna bzdura i totalnie to przekręciłeś. Właśnie tu jest ten problem, kiedy widzisz tą... Nie byłeś skupiony, tak? Ponieważ jechałeś do pracy i tak dalej, nie byłeś dobrze skupiony. No więc może to jest wynik... może to jest wynikiem twojego braku skupienia, no ale... Wiesz... napisałeś totalną bzdurę, bo ustaliliśmy, że mamy pojemnik podczas tej rozmowy, można to sobie odtworzyć. W tym pojemniku znajdują się jakieś tam trzy substancje o różnych gęstościach. Olej, woda, powiedzmy, i co tam mieliśmy, powietrze. No i ja mam cały czas wrażenie, że ty nie rozumiesz argumentu, nie tego, że właśnie kolumna gęstości, nie chodzi mi o gęstość substancji, jako substancji samej w sobie, tylko o kolumnę gęstości, że jej porządek musi być poprzedzony działaniem jakiejś siły, co pokazał właśnie wann. W wannie poprzez użycie siły, czyli w tym przypadku wann ruszył,
Te obiekty, które tutaj się w nim znajdowały, zaczęły się układać w kolejnej, no, zaczęły się układać w jakimś tam określonym porządku ze względu na ich gęstość. Czyli mniej gęsty balon z helem przemieścił się do przodu, balon z powietrzem do tyłu i tak dalej, nie? Jakbyśmy tu mieli jeszcze inne substancje, no to byśmy widzieli. I to jest właśnie ta kolumna gęstości, tak? A nie, nie wiem, to nie chodzi o gęstość własną tych substancji, co się tam w nich w środku dzieje, nie wiem, w środku balona czy ten hel, co się z tym helem dzieje, nie wiem, co się dzieje. No ale to jest proste. A jeżeli rozmawialiśmy sobie podczas naszej rozmowy o tym, stworzyliśmy ten eksperyment myślowy, co by było, gdyby był pojemnik, nie działają żadne siły, umieszczamy tam olej, wodę i powietrze, to tak, zgadzam się. One, te substancje pozostaną w takim stanie, bo znów wróćmy do pierwszej zasady dynamiki Newtona. I to nie jest to, że ja teraz będę cytował tutaj Newtona i w ogóle się z nim zgadzał i tak dalej. Nie. Ale to jest logiczne, że jeżeli nie działasz żadną siłą na coś, albo siły się równoważą, no to obiekt pozostaje w spoczynku, ciało pozostaje w spoczynku. Znowu taki przykład. No, jeżeli znowu nie ma żadnych sił, tak? Działam siłą, obiekt się porusza. Działam jedną siłą z tej strony, działam drugą siłą z tej strony, działam tą z jednakową siłą na ten obiekt, mimo że naciskam to bardzo mocno na ten telefon z dwóch stron, z lewej i z prawej, z lewej i z prawej, to obiekt się nie porusza, pozostaje w spoczynku. Czyli widać, że pierwsza zasada dynamiki Newtona działa, tak? Jeżeli na obiekt nie działają żadne siły, załóżmy, że tu nie ma żadnych sił, nie działa nic, obiekt pozostaje w spoczynku. Jeżeli zadziałamy siłą, obiekt porusza się. Jeżeli zadziałamy siłą, która się równoważy, obiekt nadal pozostanie w spoczynku. Proste. Więc w przypadku tego pojemnika, jeżeli umieściliśmy w nim, nie wiem, pojawiły się tam te substancje, to jest bardzo ważne. I to do wszystkich to kieruje. Błąd w komunikowaniu się, problem z komunikacją tutaj prawdopodobnie miał miejsce. Nie do końca brak zrozumienia argumentu, tylko w przypadku tego eksperymentu myślowego o tym pojemniku i tych substancjach, ale może tu chodzi o zwykłą komunikację spowodowaną właśnie, może nie wiem, odwróceniem uwagi i, no nie wiadomo, no, brakiem koncentracji, nie wiem. Jeżeli umieszczamy wodę, ona się tam pojawia, nie działa na nią żadna siła, umieszczamy tam olej i powietrze, one pozostaną w takim stanie, w jakim się tam pojawiły. No chyba, że użyjemy siły i wlejemy tam wodę, używając siły, wepchamy tam olej, używając też siły i powietrze, no to wiadome będzie to, że to się będzie inaczej zachowywało przez jakiś czas, kiedy będzie to poddane działaniu jakiejś siły. Ale my tu mówimy o sytuacji, w której umieszczamy. Tak jak, może zróbmy to jeszcze, jak już jesteśmy w tym naszym wanie niezgody. O, nawet olej tutaj się znajdzie. Dobra, zróbmy tak. To jest nasz pojemnik. Ja jestem w tym pojemniku. Właśnie, to będzie najlepszy przykład. Jestem w tym pojemniku. Hipotetycznym. Mam tu olej. Zignorujmy to, że to jest faktycznie olej w tej butli. Tutaj mam drugi olej, ale to będzie woda. Nie, to będzie powietrze. Tu jest powietrze. Tu jest woda, tak? Ja teraz jestem, nie wiem, Bogiem, stwórcą, nie wiem, kim jestem. Wszechmogącą istotą, która działa poza prawami fizyki. I umieszczam sobie w dowolnej kolejności, w sensie kolejności, no to też jest pojęcie względne, bo względem czego kolejność, nie? Umieszczam sobie, to jest ten pojemnik, tak? Jestem tą tajemną siłą i ten van jest tym pojemnikiem. Tu nie ma żadnych praw fizyki, nic tu nie działa. Umieszczam sobie olej tutaj, w tym miejscu w przestrzeni. Umieszczam sobie wodę, nie, to było powietrze, w tym miejscu w przestrzeni. Umieszczam sobie wodę w tym miejscu przestrzeni, tak? I teraz niech mi ktoś to powie. Łącznie z tobą, Tomku. Co się stanie z tymi, tu pomiędzy tymi substancjami,
Nie ma nic. Załóżmy, że one są po prostu jedna przy drugiej, nie? Powiedzcie mi teraz, co się stanie z tymi substancjami. Ja twierdzę, że się nic nie stanie, ponieważ jeżeli nie działa żadna siła albo siły się równoważą, ciało pozostaje w spoczynku. Więc na jakiej, co się miałoby z tym stać? Nic. I czy tu jakaś kolumna gęstości powstaje? Nie. To po prostu znajdują się obok siebie jakieś ciała o różnych gęstościach, tak? Tu nie powstaje żadna kolumna gęstości. To się nie układa. To możemy sobie to przestawić. O, tutaj, o. Dobra? Tak. Tak jak to ta siła tajemnicza ustawiła. Tak? To jest ten pojemnik nasz. Czy oddziałują na siebie te obiekty w jakiś sposób? Nie. Woda i olej będą obok siebie, dopóki nie zadziałamy jakąś siłą i wtedy coś się zacznie dziać. A co się wtedy zacznie dziać? No wtedy powstanie kolumna gęstości, jak zadziałamy jakąś siłą. Czyli gdyby teraz ten van ruszył w tamtą stronę, to jak myślicie, co się stanie z tymi substancjami? Dalej nic się nie stanie? Czy zadziała na nie siła, która jest spowodowana ruchem, czyli musi jakiś ruch mieć miejsce i wtedy olej będzie się znajdował gdzie? Jak myślicie? No ja myślę, że olej wtedy ustawi się nam tutaj, woda, to była woda? No, woda się ustawi tutaj, a powietrze tutaj. Bo działamy wtedy siłą. W tą stronę. Więc wtedy zbudowaliśmy kolumnę gęstości. Ale nie działając żadną siłą, te ciała pozostają w spoczynku. I naprawdę, nie łapcie mnie teraz za to, że ja tu recytuję Newtona, bo to nie o to chodzi, ale to jest fakt rzeczywistości. To jest to, z czym się chyba, Tomku, nie zgadzasz. Taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że dopóki nie zadziałam na to, z tym się nic nie stanie. To nie ma inteligencji, żeby nagle zadecydowało, gdzie ma się znaleźć. A ty to zinterpretowałeś tak, że już wtedy zadziała, że to już jest jakaś kolumna gęstości. To nie jest kolumna gęstości żadna. Te ciała mają swoją jakąś tam gęstość własną, tak? I tak jest twórca, czy kto tam stworzył, że mają swoją gęstość. Nieważne teraz, bo to są... Ja nie chcę wnikać w procesy chemiczne tego, dlaczego taką strukturę ma woda, olej taką i tak dalej, a powietrze taką. Powietrze jest mieszaniną gazów, to może tam też pewnie jakiś gradient by wystąpił tych gęstości, jeżeli tam by były różne gazy, nie wiem. Umownie nazwijmy to powietrze, albo nazwijmy to dla bezpieczeństwa jakimś gazem jednorodnym o jakiejś gęstości. Może nie mieszaniną, tylko niech to będzie gaz jednorodny. Zaraz się ktoś przyczepi i w ogóle. No to te trzy substancje będą po prostu koegzystowały, jeżeli nie działa na nie żadna siła, przypadkowo, tak jak zostały tam umieszczone. Olej nie będzie wędrował wokół tej wody, żeby gdzieś się znaleźć tam w jakimś punkcie, dopóki nie zadziała żadna siła. No to jest proste. No ja nie będę już chyba nagrywał czwartego filmu na ten sam temat. No chyba to już powinno ostatecznie wystarczyć, żeby to zrozumieć. To jest ten argument. Żeby stworzyć tą kolumnę gęstości, no musimy zadziałać jakąś siłą, prawda? Te substancje same z siebie nie będą się przemieszczać. Ja mówię tu o tym, że one się pojawiły i one są w tym pojemniku. I taki był też argument, i tak też było, tak też rozmawialiśmy, Tomku, na tej rozmowie naszej, na tym live'ie nieszczęsnym. No ale nie zostało to przez ciebie zrozumiane i całkowicie przekręcone i tutaj napisałeś rzecz, która nie jest zgodna z prawdą. Napisałeś tutaj rzecz, która nie jest zgodna z prawdą. Więc to już sobie wyjaśniliśmy, że w zbiorniku powstają wyraźnie trzy wyraźnie oddzielone warstwy różnych substancji bez potrzeby angażowania w to siły. Nie powstają trzy wyraźnie oddzielone warstwy. No, jeszcze raz, bo właśnie, ty to rozumiesz w ten sposób, że przez to, że te warstwy są oddzielone od siebie, te substancje są oddzielone, to jakaś różnica gęstości następuje tutaj? Nie. One są oddzielone, bo są różnymi substancjami, więc one nie są razem ze sobą. Po prostu one zostały tak ustawione. Tak, przez tą tajemną siłę, która je tak stworzyła. Zostały w taki sposób ustawione i ta ich gęstość własna jest ustalona, powiedzmy, z góry.
a to, w jakim porządku one się będą znajdowały względem siebie, ustala siła, którą musimy zadziałać. Ale tu w tym momencie jest to wszystko chaotyczne i tak też było w tym przykładzie. Nie wiem, bardziej tego nie jestem w stanie jaśnie wytłumaczyć, o co mi chodzi. O to mi właśnie chodzi, a ty to źle zinterpretowałeś. Na moje pytanie, skąd woda i olej wie, gdzie ma się spotkać i oddzielać, odpowiadasz, bo to różne gęstości. Jak wie? Znowu przekręcasz to całkowicie. Widocznie w ogóle tego nie rozumiesz. Znowu jest ten sam argument. No ileż razy można o tym mówić? Jak wie? Woda jest wodą, a olej jest olejem. Tak? Nie wnikam teraz w to, skąd woda jest, wie, że ma być wodą, a olej wie, że ma być olejem, a nie wodą. Bo ja teraz nie chcę rozbijać na czynniki pierwsze budowy chemicznej tych substancji. Tak? Wiązań chemicznych i cholera wie, co tam jeszcze czego, czy atomowych, czy kwantowych, nie wiem. Woda, mi chodzi tylko o to, że woda, olej względem wody, względem powietrza, nie wie nic, dopóki nie zadziała się siłą. Tu nikt nic nie wie, to nie są inteligentne istoty. Woda będzie, olej będzie olejem w jakimś punkcie w przestrzeni, a woda będzie wodą. Dopóki nie zadziałamy siłą, pozostaną w spoczynku. One nie mają powodu do tego, aby się nawzajem oddziaływały na siebie, jeżeli nie zadziałamy żadną siłą. No już piąty, szósty raz to mówię dzisiaj. Czyli potrzebna jest tu jakaś inteligencja tych substancji, czy też nie? Jaka inteligencja? Ty cały czas pijesz do tego i ja już chyba wiem, gdzie jest twój problem. Właśnie w tym, co myślałem. Ty cały czas rozmawiasz, masz na myśli budowę tych substancji, dlaczego one są takie, a nie inne, tak? Dlaczego ta substancja jest taką substancją? Czy ty mylisz moim zdaniem ich właściwości chemiczne, że woda to woda, olej to olej i tak dalej, z kolumną gęstości, z ich oddziaływaniem na siebie, tak? Ja nie wiem, dlaczego olej nie zamienia się w wodę albo nie traci swojej struktury i nagle się nie rozpada, nie wiem tego. Nie wiem, co na to działa. Ja nie mówię, że siła jest odpowiedzialna za to, żeby olej był olejem. Nie? A ty to mylisz. A ty to właśnie mylisz. Niepotrzebnie całkowicie, bo przez to dochodzi do takich nieporozumień. No ale jak już się powiedziało A, no to powiedzmy B. Stwierdziłeś, że trzeba o tym napisać w komentarzu, no to odnieśmy się do tego i wyjaśnimy. Ty piszesz o inteligentnej sile, która... inteligentnej... przepraszam. Czyli potrzebna jest tu jakaś inteligencja tych substancji, czy też nie? To już zadajesz pytanie fundamentalne w ogóle, jak typu skąd kamień wie, że ma być kamieniem? To ja tego też nie wiem. Skąd kamień wie, że ma być kamieniem? Skąd woda wie, że ma być wodą? Ja tylko wiem, że żeby powstała kolumna gęstości, jest potrzebna jakaś siła. No i tyle. Pytanie jest, jak kamień wie, gdzie ma się podziać? Jak kamień wie, że ma się podziać? Tego nie wiem. Nie bardzo rozumiem, gdzie ma się podziać. No to dodajmy do tego zbiornika garść kamieni. Czy utworzy czwartą warstwę? Co to znaczy dodajmy? Wsypmy używając siły, czy po prostu tak jak w przypadku tego, tych trzech substancji, no to jeszcze sobie wybierzmy coś takiego jak... Dobra, te rękawice. To będzie garść kamieni, którą przytoczyłeś teraz. Okej, mamy garść kamieni. Dodajemy do tego. Jak dodajemy? Wrzucamy, używając siły? Czy po prostu jesteśmy tą siłą sprawczą, stwórczą, która umieszcza garść kamieni? Umieściłem garść kamieni, no i co się z tym dzieje? Nic. Ponieważ znowu, jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub siły się równoważą, pozostaje w spoczynku, więc tutaj nie działa żadna siła. Garść kamieni pozostanie w tym miejscu, w którym to umieścimy. Tu jest, rozgraniczmy to. To Tomku, kieruję do ciebie i do innych. Jeżeli nie używamy siły, to tutaj się nic nie będzie działo. Te kamienie nie będą teraz wyprawiały tutaj jakiejś akrobacji, dopóki nie zadziałamy siłą. No tak chyba działają, tak chyba działa fizyka tego świata. No, chyba że działa jakaś też inna. No ja mówię tylko na podstawie tego, co jak ja pojmuję i interpretuję rzeczywistość, tak? Bazując na substancjach, na tym. Znowu, jeżeli chcę utworzyć z tego kolumnę gęstości, muszę zadziałać siłą. No i teraz w zależności od tego, z której strony zadziałam na to siłą, no to tak będzie, tak się ustawi ta kolumna gęstości. Powiedzmy, garść kamieni będzie pewnie na samym dole tej kolumny gęstości, jakbyśmy zadziałali siłą od
garść kamieni, jeżeli działamy siłą od tej strony, bo na przykład ruszyłem vanem w tą stronę, tak, tym pojemnikiem hipotetycznym, garść kamieni, olej, woda, powietrze, działa siła na to. Jeżeli zadziałam od tej strony siłą, no to będę musiał sobie tą moją kolumnę gęstości przestawić. Ej, przepraszam. O. Garść kamieni, olej, woda, powietrze. Nie? Już to dotarło do wszystkich, czy jeszcze nie dotarło, o czym ja w ogóle rozmawiam? Bo kurwica mnie już zaczyna brać pomału. Naprawdę, kurwica mnie bierze. To jest kolumna gęstości. To jest kolumna gęstości. Nie to, że one są, mają swoją gęstość jakąś tam własną. To mnie to nie obchodzi. Ja nie wiem, dlaczego mają tą gęstość. To jest kolumna gęstości. No, to jest irytujące po prostu takie coś. I tyle. Więc jest potrzebna siła, żeby mieć tą kolumnę gęstości. Mieliśmy już tą... Spadająca butelka z tymi warstwami nie da odpowiedzi, bo wtedy jednak działają tu siły, tak? Nie wiem, o co chodzi z spadającą butelką. Jeśli pozostawimy ten zbiornik w spokoju, a nie załadujemy go do vana, czy zrzucimy z czegoś, to sam powiedziałeś, że te warstwy tak sobie pozostaną, a za chwilę znowu ale van. Co? Ale van. No van pokazał, że jak użyjesz siłę, to powstaje kolumna gęstości. Jeżeli zadziałasz siłą, no to już pokazałem na tych przykładach, no ja już no, chyba 10 raz, to już ktokolwiek to teraz ogląda, to chyba już nie wytrzymuje do tego momentu, więc nie będę pokazywał tego znowu. Van właśnie tak zadziałał z tymi balonikami i tak samo pokazałem tutaj, więc już po prostu głowa mi zaraz chyba wybuchnie, jak jeszcze będę miał to raz pokazywać. Także teraz co, uważam na 99%, że już więcej nie będzie materiałów na ten temat, bo po prostu no już nie wiem, co tu można dodać do tego. No dobra, tam już wyraziłeś opinię na mój temat, no to nie jest istotne. Tak jak powiedziałem, nie będziemy dyskutowali z opiniami. Tam jeszcze był taki komentarz, no to ja mówię, niedawno czytałem. No to już sobie chyba wyjaśniliśmy, jeżeli chodzi o odniesienie się do tego, co napisał Tomek Level World. Tam jeszcze był taki komentarz, czy nie wiem, czyj to już był, to jest mało istotne teraz, że jakaś tam masa, tak, zachowuje, jeżeli zadziałamy siłą, czyli użyjemy siły, żeby ją podnieść, jeżeli to dobrze zrozumiałem, to ktoś takiego użył argumentu, że jeżeli używamy siły, żeby podnieść coś z ziemi, to ta siła jest jakoś pozostaje w tej masie. Ktoś pomylił energię chyba kinetyczną z siłą, bo siły, nie wiem, jak można by było siłę, jak siła miałaby się tu zmagazynować, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, jak był ten argument, to nie łapcie mnie za słowa, bo może to przekręciłem, ale jeżeli to faktycznie ten argument był taki, że dlatego obiekty spadają, bo mają tą siłę, którą wcześniej im tak jakby przekazaliśmy, podnosząc je, to też tego nie rozumiem, bo jak to by miało działać? To wychodzi na to, że na przykład jeżeli ja będę teraz przyciskał tą butlę z olejem, używając siły, będę ją przyciskał tutaj, to tam się kumuluje ta siła i za chwilę co ta butla odda mi tą siłę? No bo sugerując się tym, co ktoś chyba ktoś tak napisał, może ja to przekręciłem, to z góry przepraszam, jeżeli ja to źle zinterpretowałem, do autora tego komentarza, no ale jeżeli ja użyję siły, podniosę to do góry, to i ktoś uważa, że to spada dlatego, że ja użyłem tej siły, to jest alternatywa kolejna do tego, jak wyjaśnić to, że przedmioty spadają, no to właśnie to w tym momencie no nie ma to prawa bytu, no bo tak samo ja używam siły teraz, pchając, dociskając i czekam, aż ta siła co? Oddana zostanie? Przecież tej siły nie mogę tam zmagazynować. Jak? Ja mogę utworzyć jakąś energię z tego dociskania. Cieplną. No, ale to już wtedy siła się zamienia na energię, a nie
a nie na przykład. Ale to już inne czynniki też decydują o tym, tak, jak tarcie i tak dalej. No nieważne. Ale nie mogę sprawić, żeby to mi oddało siłę, bo ja tej siły tam nie przekazuję. To nie jest film science fiction, że ktoś ma w sobie jakąś siłę i on ją tam w magiczny sposób przenosi na jakiś inny przedmiot i ten przedmiot może się, nie wiem, może lewitować na przykład. To tak nie działa ten świat. Tu, żeby coś się stało z czymś, to musimy użyć jakiejś siły. Tak, coś się musi, jakaś akcja i reakcja, panie i panowie. O, co to dużo mówić. Dobra. Jeżeli ktoś czuje się tym filmem urażony, obrażony, to proszę zostawić swoje emocje na bok i skupić się tylko i wyłącznie na argumencie. Do ciebie, Tomku, tak na koniec to tylko to, no, chciałeś się odnieść w taki sposób, zamieszczając komentarz pod filmem, no to chyba nie masz, chyba rozumiesz to, że ja też postanowiłem w taki sposób ci odpowiedzieć, no a mi jest łatwiej nagrać film niż pisać, bo te pisanie to sam wiesz, że nie ma sensu. A myślę, że też w ten sposób dotrze to do większego grona odbiorców, żeby wreszcie ten argument pogrzebać, zakopać, żeby każdy zrozumiał i będzie można iść dalej wtedy, nie? Bo ja nie chcę do tego wracać. Ludzie, nie chcę wracać do tej gęstości, do tej kolumny gęstości. A moje teoretyzowanie na temat tego, że Ziemia może przyspieszać, czy coś takiego, to jest tylko i wyłącznie teoretyzowanie. To jest próba alternatywnego wyjaśnienia sobie, jak to może działać. To jest wszystko w temacie. Otwórzcie szerzej swoje umysły, troszeczkę. Bo mam wrażenie, że niektórzy pozamykali się hermetycznie w jakichś tam swoich, nie wiem, przeświadczeniach, wierzeniach i za cholerę nie chcą wyjść stamtąd, za cholerę nie chcą tego zmienić, nie chcą się otworzyć, nie są w stanie przełknąć tego, że mogli być w błędzie i tak dalej. Nie? Ja nie zmieniam swojego zdania, to już podkreślę po raz enty. Nie mam wystarczających żadnych praktycznych demonstracji na to, że żyję na wirującym ziemniaku, ale z rzeczami, które są faktami, czyli to, że przedmioty spadają na ziemię i nie jest za to odpowiedzialna ich gęstość, tylko jakiś jeszcze czynnik, nie będę się upierał, że tego nie ma, że to nie istnieje i z faktami nie mam zamiaru dyskutować, no po prostu tak to działa i tyle. Może te wszystkie niepotrzebne nieporozumienia wynikają właśnie z nieodpowiedniej komunikacji, z braku koncentracji, nie wiem. Nie interesuje mnie to za bardzo, co jest przyczyną tego, ale sugeruję, żeby się właśnie porządnie przyłożyć i skupić na tych argumentach, a nie tylko chodzić i strzelać jakimiś takimi pustymi deklaracjami albo totalnie właśnie ignorując to, co jest ważne, to, co jest prezentowane, to, co jest mówione, nie? Ja już naprawdę nie wiem, co mam więcej dodać do tego. Ten film jest bardzo długi, ponad 40 minut, ale wrzucę go, nie zważając na to, kto co sobie myśli, kto komuś tam co w głowie zacznie świtać. Wyciągnijcie z tego to, co istotne przede wszystkim, czyli to, co tutaj pokazałem i powiedziałem, tak? Nie możemy tłumaczyć spadania przedmiotów na ziemię ich gęstością samą, bo jest to bzdura. Przedmiot nie jest inteligentny na tyle, żeby wiedzieć, gdzie ma spaść i gdzie jest Ziemia. No, to nie jest istota jakaś. Chyba że dzieje się coś, o czym nie mamy pojęcia, no to wtedy odwołuję swoje słowa. Jestem otwarty na to, że mogłem być w błędzie i faktycznie woda na przykład wie, żeby być, gdzie mam mieć swoje miejsce w kolumnie gęstości bez użycia żadnej siły. Woda wie, olej wie, wszystko wie. Bo to myśli, bo to jest inteligentne. Jeżeli tak jest, to odwołuję całe swoje tutaj twierdzenia, wszystkie moje słowa. No i muszę zweryfikować po prostu swoje poglądy. Tylko nie zrobię tego bez udowodnienia mi, że tak się dzieje. Nie? Także to, że się komuś wydaje, że tak się dzieje, to jest za mało. Ponieważ jak sami widzicie, mi się coś wydaje, ale jeżeli nie jestem w stanie tego udowodnić, no to nie wyjdzie spoza tej sfery
wydawania się czegoś, nie? Pamiętajcie o tym. Nie oceniajcie zbyt pochopnie. To jest też taka na koniec moja mała prośba. Nie oceniajcie zbyt pochopnie, jeżeli nie do końca rozumiecie. Zrozumcie najpierw, a potem oceniajcie. Ja też wszystkiego nie rozumiem i jestem gotowy do tego, aby przyznać się do błędu i po prostu powiedzieć, że nie rozumiałem. Ja chcę zrozumieć, jak działa ten świat i chcę być pewien, że tak jak jest mi to pokazywane i tak jak jest mi to... tak jak ja to rozumiem. To, co ja rozumiem o tym świecie, jest zgodne z faktami, z tym, jak on działa, nie? No i tyle. Na razie to i tak są spekulacje, więc jeszcze długa droga pozostała, no ale fakty pewne są faktami i tego nie zaprzeczymy. Dobra, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Wybaczcie, że taki długi materiał z tego wyszedł, ale mam nadzieję, że to jest ostatni materiał poświęcony właśnie temu argumentowi, tej gęstości, sile i bla, bla, bla. Nie będzie już więcej to wałkowane, bo wtedy się ugrzęźnie w tym i się już z tego nie wyjdzie. Aczkolwiek domyślam się, że dla niektórych taki film, czy dwa pozostałe i stream to za mało, żeby to zrozumieć, więc nie wiem. No ja, to jest moje, w każdym razie, to jest moja interpretacja tego, pokazałem co pokazałem, czy z tym vanem, czy z tymi tutaj dziwnymi rzeczami. Powiedziałem to, co miałem powiedzieć. Nie jestem w stanie nic więcej do tego dodać. Nie jestem w stanie ugryźć tego inaczej. Nie ma powodu teraz, żeby chyba to jeszcze bardziej rozszczepywać. No. Prawda zawsze wyjdzie. Prawda zawsze zweryfikuje to, czy ktoś miał rację, czy jej nie miał, nie? Bo fakty są niezależne. Fakty pozostaną faktami. One są niezależne od tego, jak sobie wyobrażamy to, jak działa świat. To fakty o tym świecie pozostaną faktami, nie? I tyle. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i nie odbierajcie wszystkiego personalnie, może tak na koniec. Dobra, cześć.